Na miejscu okazało się po przyjeździe, zaraz koledzy stwierdzili, że oprócz śmietnika pali się również wiata, samochód pod wiatą, a także pożar przedostał się na poddasze budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Do środka wprowadzono strażaków w aparatach ochrony dróg oddechowych. Ci strażacy ewakuowali ze środka 3 osoby. W tym niepełnosprawną kobietę, którą trzeba było sprowadzić z poddasza po drabinie. Na szczęście nikt w tym pożarze nie ucierpiał. Ogień doszczętnie strawił wiatę i samochód oraz poddasze domu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 9 jednostek straży pożarnej. Trwają teraz prace rozbiórkowe. Na razie nie wiadomo, czy dom będzie się nadawał do zamieszkania. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja.